Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będziemy mieli okazję rozpocząć trzecią misję, jaką jest twierdza. Szczerze mówiąc, liczę na to, że będę się dobrze bawił, tak samo jak w poprzednich misjach i mam nadzieję, że misja będzie zróżnicowana oraz interesująca. 26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Strzela! Próbuję, próbuję! W porządku? Paul, wybacz mi, ja... Słuchaj, no młody. Bać się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Stiles, a wygrasz medal. Naprzód! Chyba mnie lubi! No dobra, słuchajcie, przed nami budynek, do którego będziemy musieli się dostać, a mianowicie mówię o tym kościele. No i słuchajcie, podejrzewam, że to będzie idealna pozycja snajperska. Odrzuć ten granat szybko! Wyrzucam granat! No, brak, bo naprawdę. Słuchaj, Aiello, jakbyś potrzebuję tego dymu, mógł rzucić jeszcze raz ten dymny, ja oznaczę sobie teren, no i spróbujemy zbombardować. A raczej poczekamy sobie na atak moździerza, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To całkiem nieźle. Na pewno nam się nadał. Może spróbujmy obejść ten budynek z prawej flanki, tym bardziej, że widzę, że tutaj ten budynek jest otaczany właśnie przez przeciwników. Słuchajcie, jeszcze jednego mam na górze i chyba za tym stołem się ktoś czai, więc ja go dosyć tak brutalnie potraktowałem. Przy okazji podniosę sobie drugą broń, bo zapewne za niedługo w Thompsonie skończy nam się amunicja. Gdzieś tu widziałem MP40, ale... aha, tu jest, jasne. Tutaj mamy kolejnego. O dziwo, nie zdołali mnie powstrzymać. Osłaniam z lewej! Słyszę, że gdzieś tutaj przybyły jeepy, więc myślę, że z góry będzie o wiele lepiej nam ich ostrzelać. I mam też nadzieję, że będę mógł skorzystać z karabinu maszynowego, z KM-u, o ile tutaj jakiś tak będzie. Cholera, dosyć szybko amunicja mi się skończyła w tym KM-ie. Nie w KM-ie, tylko w MP40. Przydała mi się apteczka. Dawać to do mnie! Dzięki. I zrobimy taki mantyk, że zmienimy sobie broń. Jasne. Czekajcie, czy to mój pocisk spowodował taki wybuch?
O cholera, no tak właśnie myślałem, że to się tak skończy. Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię! Postaram się. Ale to nie jest takie proste zabić przeciwników podczas jazdy. Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Dobra, udało nam się, słuchajcie, od razu nie czekam na nic, tylko wbijam się do tego samochodu i postaram się wykorzystać to ułatwienie. No dobra, teraz to chyba nie macie najmniejszych szans, chyba że zdołacie mnie jakoś zniszczyć, chociaż wątpię w to. A. No tak, jeżeli cały czas byś strzelał do mnie z Panzerfausta, no to na pewno byś mnie zabił, ale ja byłem pierwszy. W ogóle zwróćcie uwagę na destrukcję otoczenia, co prawda na pewno nie dorównuje ona do Battlefielda, ale mimo wszystko jakieś takie minimalna destrukcja jest. Czy ktoś jeszcze? Chyba już wszyscy. Oczywiście, tak jak wspominałem, no jeżeli widzę pewnego rodzaju urozmaicenie rozgrywki oraz ułatwienie, no to staram się to wykorzystać. Tak właśnie było w przypadku tego karabinu. Dobra, Daniels, bierzesz drzwi. Tak jest! Przy okazji tutaj musimy podrzucić. Proszę. Dokładnie to. No i wjeżdżamy. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Coś mi tutaj śmierdzi, niepokojąco spokojnie jest. To wręcz powiedziałbym, że za spokojnie. No właśnie, o to chodziło. Czułem, że coś tutaj może się na nas czaić. Chciałem powiedzieć, że coś może nas obejść, no i nie zdążyłem powiedzieć, a ktoś właśnie zdążył to zrobić. Wow! Miotacz ognia. Nieciekawie. Mam go! Dobra, miotacz zdjęty. Tam jeszcze kilku przeciwników widzę zostało, więc na razie nie będę się do nich zbliżał, tylko po prostu postaram się nadzwyczajnie rozwalić ich z dystansu. Prosto przed nami. Ale go ustrzelił. No dobrze. Sierżancie, potrzebuje celów. Właśnie, jakbyś mógł to zrobić, to byłbym ci ogromnie wdzięczny. Przy okazji skorzystałbym z apteczki, o ile w ogóle mogę. Bo niekoniecznie widzę Zosmana, nie wiem gdzie on jest. Cholera. Zaniepokoiło mnie to, gdzie jest Zosman. Uwaga na flanki! A tu jeszcze siedzisz. I tutaj raczej mam ostatniego pacjenta, chociaż boję się o to, że właśnie tutaj jeszcze jeden będzie i dosyć brutalnie go potraktowałem, ale nie miałem innego wyboru. Ruszam do drzwi! Szkopy rozwalają myśliwce! Lećcie rozwalić te działa! Tak, sierżancie! Daniels, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Postaram się zrobić co w mojej mocy. Jak to się mówi, nie opuszczę cię aż do śmierci. Czekajcie, czy my mamy snajperkę? Nie, snajperki nie mamy, ale za to mamy moją ulubioną broń, którą jest Thompson. Naprawdę jedna z lepszych broni. Chcesz stracić naszą pozycję? Nie macie leku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie. Tak myślałem właśnie. To raczej nie ma znaczenia, czy mam ten lek wysokości, czy nie. Ja osobiście mam, jak dobrze pamiętacie. Dlatego też postaram się nie patrzeć w dół, ale mimo wszystko będę skazany na to, no bo słuchajcie. Na samym początku wspominałem wam o tej pozycji snajperskiej, no i jesteśmy tutaj. Musimy osłaniać naszych. Czterech szwabów wyeliminowanych, teraz zajmijmy się snajperami, którzy mogliby
zagrozić Zussmanowi. Jeszcze jeden! Niemcy, lewa flanka! Pięknie. Kolejne lewa flanka, jasne, czyli wychodzi na to, że... Nieobsadzone! Uważaj na nie! Myślałem, że podjadą samochodem. Widzę go! Strzał. Cholera, Zussman ma coraz mniej życia. Musimy go osłaniać. Nie możemy spoczywać na laurach. Aha, ty dalej żyjesz. Oddychaj! Czysto! Dobra, najpierw KM-y. Piękny strzał w głowę, teraz kolejny. Ale go przewinęło. Dostał! Nigdy bym nie pomyślał, że ta broń ma aż tak wielką siłę rażenia. Czekajcie, czy ktoś tu jeszcze został? Chyba nie. Szwaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Tak naprawdę w ogóle dopiero teraz spojrzałem, że to jest K98, czyli ta broń, z której tak naprawdę wcześniej strzelaliśmy. Tyle, że aktualnie w tej broni jest dany celownik snajperski. No i prawdziwie mówiąc, całkiem nieźle on sobie radzi. Dostał! Przeciwnikami. Cholera, teraz im plecy robią. Co to do cholery było? Nie wiem, co to było, ale właśnie na taki wybuch liczyłem. Osłania ich, żeby mogli wesprzeć Zussmana. Dobra, przyszły posiłki. Zussman jest teraz bezpieczny. Została tylko jedna pelotka! Wow! Co to w ogóle do nas tam wali? Uciekaj z kościoła, jasne! Jak najprędzej postaram się to zrobić. O Jezu! O cholera! Mam cię! Trzymaj się! Nie! Dobra, straciliśmy dwóch ludzi. Niedobrze, bardzo niedobrze się dzieje. Cały kościół zaczyna się zapadać. Zwiewamy stąd, nie mamy innego wyboru. Szybka zrywka po tej niszczącej drabinie. Nie patrz w dół, pamiętaj. Cały kościół ulega zniszczeniu. Cholera, Pearson zleciał na dół. Nas to też właśnie spotkało. Niedobrze. Oj, pąbelkę zajmuj. Dobra. Dobra, udało nam się odepchnąć tę deskę. Robię co w mojej mocy, nie pośpieszaj mnie, bo będzie tylko gorzej. O kurwa! Dalej skał! Trzymam skrzydła szeregowe! Nie, sierżancie! Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Aniołem stróżem może i nie, ale jesteś moim wybawicielem w tym przypadku. Musimy wziąć się w garść! Zostało nas tylko trzech chyba. Ewentualnie czterech, zaraz zobaczymy. Nie widzę Zussmana! Dobra, powiedzmy, że... że jest okej. Czy ja tu widziałem miotacz ognia? Nie. Za to mam M1 Garand z granatnikiem. Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Z miłą chęcią skorzystam z tego, tym bardziej, że jeszcze nie mieliśmy okazji mieliśmy przyjemności użyć właśnie broni z granatnikiem, więc myślę, że to może być niezła frajda. Zabawnie to wygląda, ale na pewno ma dosyć duże pole rażenia. Biegają po schodach! Nie ma czasu na żaden błąd. Za dużo przeciwników, skończyła mi się amunicja. Gdzieś tutaj był miotacz ognia. A przynajmniej tak to słyszałem, ale
Nie wiem, gdzie on jest. Okej, okay, tutaj jest. W takim razie przy okazji skorzystam z niego. Mam granaty i dymę! Palcie się, palcie się! Podaj, szybko! Lecą do ciebie! Panie, potrzebuję ognia po prawej! Nie, to nie to było. Ha, skąd on się tutaj wziął? Myślałem, że nasi kompanii trochę lepiej będzie chronić się w naszej pozycji. Niestety dosyć nieudolnie to wychodzi. Aj, obrywam, obrywam. Zuch, chłopak! Musimy zaznaczyć teren ostrzału C-47! Daniel, rzuć tam czerwony granat dymny! Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Użyj dymu sygnalizacyjnego. Wyci dym! Rzucony. Rzuć po prawej! Radziłbym im uciekać stamtąd, no bo za chwilę podejrzewam, że to się bardzo źle na nich skończy. Poczekajmy i zobaczmy. Utrzymać pozycję! Spójrzcie na to, jak ich sparaliżowało. Nie wiem, co mu się stało, ale dosyć dziwnie się zachowywał. Pięknie, o to właśnie nam chodziło. Zuzman! W porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich? A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. No nieźle, słuchajcie, Pearson w końcu dał nam okejkę.